Dobra, jestem na szczycie, proszę państwa, ale przepięknie tu, naprawdę przepięknie. Okolica jak z pierwszego filmu, no bo ten drugi oparty na wodzie bardziej, więc ziemia Sarentu. Więc zobaczymy, jakie tutaj będzie zróżnicowanie też lokacji, nie? Winds only for the Sarentu to connect to Ewa after so many years. Ewa, I've dreamed of this. Do you think we should do this? This doesn't look right. You've never seen one before. Pandora isn't made of metal and wires. Yeah, but do you think maybe it's poisonous or something? That color. I'm sure that color means poison. Ewa would not harm us. Mercer warned me about Ewa. We'll connect together, okay? At the same time. No, bardzo pierwszy film, co? Ewa. But what is this? The mark I myself made? Do you know me, child? I am Entu, ancestor. Indeed, the first of our clan. We Sarentu wander Pandora, weaving together the clans with stories. You are new, are you not, to this world? Come to the Tarsu, child, when you need the wisdom of the ancestors, and you will thrive. But first, you must learn to survive. The first time you look upon Pandora is like the first time I looked upon the sea. I saw a vast, single thing, never still, always moving. But you can ride it to faraway places, or you can drown within it. To survive on Pandora, you must learn to move like the waves, to leap and to ride, to flow with the same energy. Take this gift of flow, child, and live. Ej, ale to nie jest ten pierwszy, który dosiadł? Pierwszy Torok Maktu? To nie jest on? O, powietrzne doładowanie, czyli teraz nam się drzewko umiejętności odpala, tak? Naciśnięcie A w powietrzu pozwoli ci skoczyć jeszcze raz bez lądowania. Okej, podwójny skok, super. Sięgniesz jeszcze wyżej, jeśli dotykasz w tym momencie pionowej powierzchni, możesz się od niej odepchnąć i skoczyć jeszcze wyżej. Po wykonaniu powietrznego doładowania musisz dotknąć ziemi przynajmniej raz. Dobra, super sztos. Czyli tu Ewy będziemy sobie umiejętności odpalać? Albo uzyskiwać nowe, nie? Child, your Sarentu strong. A, czyli on tutaj nam mówi. To jest chyba ten pierwszy Tarok Maktu. Chyba tak. Głębsza więź. Pokaż na mapie. Ale to jest, gdzieś można to zdobyć? A, po prostu można to zdobyć. Czyli tu będziemy podchodzić do Ewy i mamy umiejętności. A tu jest ten krąg. Czyli tu jest na przykład kolejna umiejka. Tu jest kolejna. Kurde, ale to jest gigantyczne i tutaj zobaczcie, puszcza giganta i jakieś mają być inne biomy, nie? Aha, to jest pokaż biomy po prostu. Czyli to będzie taka lokacja, nie będzie nic więcej. Zobaczymy, może i tak to będzie dużo. Tu mamy atak z wyskoku, a tu będą kolejne. No i super. Our ancestor, a real Sarentu. Do you think he knew that we... that we're different? From other Na'vi? I don't think we are. We didn't grow up in a clan. We didn't hear all our songs, our stories. We only learned the Sky People's ways. Death, destruction, hate. But we still belong to Ewa, right? Mercer said Ewa brings pain. A black cloud over heart and mind, full of tricks and lies. He needed us to be afraid, to silence us, to control us,
This is the way of the Sarentu. Our connection to the Great Mother. Oj, to tam zupełnie inne nauki były, nie? Jak nas szkolili w sumie jak człowieka. Okej, ciekawe. To w sumie fabularnie też jeden ma bardzo duże wątpliwości. I tu mamy punkty umiejętności. Pieśń przodka. Do wykorzystania. Chcieliście też, żeby pokazać właśnie to drzewko. No i teraz mamy. A czyli tu sobie zbieramy dwa punkciki, tak? Umiejętności przodków. Dobra. To potężne zdolności, które otrzymujesz za każdym razem, gdy po raz pierwszy połączysz się z nowym kwiatem Tarsiu. Lokalizacje tych kwiatów zaznaczone są na mapie. Tak. No i teraz... Dobra, tu mamy kontynuację. Survivalista. Pandora to piękny, lecz niebezpieczny księżyc. I tu mamy szczegóły, tak? A. Dobra, czyli mamy 5 takich drzewek. Witalność. I tu się przełączamy. Zwiększa podstawowe zdrowie, a weźmiemy. To 5 różnych drzewek jest. Obrażenia otrzymywane od roślin, odporności są. Pojemność sakwy leczniczej, fajne. Podstawowa energia. A tu jest zdrowie. Energia i zdrowie, nie? No, staminka i tak dalej. Siła. Zwiększa podstawowe obrażenia. Tu jest wojownik. Kurczę, wszystko bym chciał. No, cienisty łowca. Myślę, że będziemy w wojownika bardziej szli. Gdy kucasz, poruszasz się szybciej. Ale też takiego skradankowego nawi też by można sobie dziabnąć. Koneser. A, tu mamy te posiłki. Wytwórca i nieznane. O, super. Podoba mi się. To wiecie co? Tu mamy siłę. Przydałoby się. Tu mamy tą energię. Aha, pojemność sakwy. To ja jeszcze poczekam, bo tą sakwę bym chyba chciał. Dobra, fajnie, bardzo fajnie. I co teraz? I'm on my way back to HQ. See you soon. Dobra. Szybka podróż, okej. No my się tutaj wszystkiego uczymy, ale... Kwatera główna i teraz tu możemy szybko? Tu mamy szybką. Ale zobaczcie, tu jest ta wieża. Stacja paliw. A tu są jakby takie ważne miejsca, nie? Dodatkowe. No ta mapa aż taka czytelna totalnie nie jest, ale zobaczymy. Taka w stylu Primala bardziej. 20% tracimy czego? Energii? Tak, za szybką podróż. Troszkę jest tutaj survivalu, nie? Tak, czyli szybka podróż jeszcze nam energię wytrąca. Trzeba będzie sobie jakieś jedzonko. Ja sobie też ugotuję, ale to myślę, że fabularnie nam pokażą. O, bo tu trzeba się posilić. Dobra, to dawaj to. Jeszcze mamy. Wypatruj sadzonek kwiatów na całej Pandorze. Zdobędziesz dzięki nim punkty umiejętności do odblokowania nowych umiejętności. Dobra, czyli sobie po prostu zbieramy. Czyli sobie po prostu zbieramy, no okej. Oh man, Ardmore is mad. You heard something? Got on her channel. You know Jake took out another RDA train? Ardmore must be turning up the heat. Hope you can handle it. Yeah, the fight can't be easy over there. Dzień dobry. It's just... It... Check it out. It's the... You see where... We monitor air quality levels across the western frontier. Here and at our field labs. It's gotten so much better since you took out that drill site. We've been researching the effects, trying to combat them. Pushing the RDA back where we can. Yeah. They're gonna kill this place otherwise. Just like home. Earth. Alma taught us about it. Did she give you the whole story? It's, well... It's lost. Dying. Because we didn't fight for it when we had the chance. So now we're fighting for yours. We are going to make a difference here. Together. Oh! Solek was hoping to catch you too. Promised him I wouldn't forget. Tell him I didn't forget! Nie. Dobra, dobra. Śledź zadanie. To jakieś inne nam dali, nie? Czyli poboczne jeszcze mamy.
Chociaż nie jestem pewien, ale zobaczmy sobie tutaj zadanka. Eksploracja, o tak. Czyli kontynuuj poprawienie jakości powietrza w zachodnich rubieżach, zniszcz instalacje i posterunki, aby ograniczyć zanieczyszczenie. Postępy związane z poprawieniem jakości można sprawdzić w kwaterze głównej. A czyli tam było to skażenie 1%? Tak, silne skażenie. Dobra, dobra, czyli mamy te posterunki wszędzie wydziabać, no to jest normalne, takie far krajowe. I w warsztacie gdzieś jest Solek. You're a good shot, huh? Maybe we can practice together sometime. Chyba tu. To jest Solek? Hey. You did well out there. Did the humans teach you their weapons too? No. I saw the RDA butcher my clan. The bullets slicing them to shreds. That was my lesson. I know how it feels to be among the last of your people. The humans. They are like their guns. Brought here to cause pain. The humans here were RDA once. And I would not make it easy for them to forget. They are our allies now, yes. But this is not their war. They fight for the ghost of their homeworld, but we fight for our home. Mercer got what he wanted in the end. He made us into soldiers. You are not what they made you. You are Na'vi. You will learn what that means, in time. Starting with this, I made it for you. My own song cord. Like my mother's. All Na'vi wear one. It is your life's journey for the world to see. For you to remember. Hers had more beads on it. Each bead is a moment of great importance to the wearer. I have put one in place, for now, to commemorate your first steps to freedom. Build on it. Build your own memories, each one a new song in your heart. I hope we can. Ritnella really wants to try, to know what it means to be Sarentu. But at the Tarsu, Nor seemed confused, upset. Ewa shows us who we are, and who we can be. But she also reminds us of what has been lost. For your people, that is a heavy burden. Ale tamten to może zdezerterować. He may be there. Okej. Śladów Nora. To można rozmawiać jeszcze z nimi? Grafiki dyżurów. Znajdź grafiki dyżurów w placówkach i zanieść je Solekowi. W zamian dostaniemy projekty, czyli takie znajdźki, tak? Grafiki dyżurów. Tu jeszcze są projekty. Kurczę. A co tam było? Czy tam do odebrania? Tam chyba było do odebrania, nie? Ten projekt? Tak, to mogę sobie odebrać. Błyskawicowy długi łuk. O. Dobra, czyli ten projekt mógłbym sobie zrobić. Co ja potrzebuję? Gałęzie znakomite i łyko dobre. Gałęzie dobre. Czyli na taki wyższy level, nie? The enemy's reach is expanding. The clans must take notice. Sometimes just banging it with the Kurde, ale tu jest... Sporo jest tych rzeczy w ekwipunku. Dobra, idę do majstra, do Nora. No, oni są tutaj wszyscy zagubieni, bo byli szkoleni na normalnych jakby takich ludzi, żołnierzy, nie? Oni są Na'vi. No, to fajna historia, ona się będzie przeplatać z tą filmową. Podoba mi się jeszcze ten... Ten nasz wódz jest spoko. Który jest w tych wspomnieniach. To jest chyba ten, nie? Ten pierwszy. Pierwszy wódz. Pogłówkuj i sprawdź, które ze wskazówek do siebie pasują. Następnie połącz je w pary. O, śledztwo. Śledztwo? Ślady pazurów? No są, ale... To nam nic na razie nie mówi. Może pójdę tymi śladami na razie. Chociaż one się tu urywają, co?
Tutaj się urywają. Idę dalej. Tu już nie jestem w obszarze. O, drzewo. Najlepsza jakość w deszczu, nie? I to jest też ciekawe, niektóre owoce czy tam różne drzewka będzie można zrywać tylko o określonej porze i wtedy mamy idealny owoc albo idealne gałęzie, zwał jak zwał. Wskazówka do zadania. A, rozpocznij badanie. Znajdź wskazówkę powiązaną z tą wskazówką. Nor must have come through here. Okay, think. Nor left HQ. Definitely came this way. First the vampire must have brushed past it. The scent. Ah, yes. Track the scent. Serio? Odkrył węch? Nie, to jest niemożliwe. Chłop odkrył węch. Gdy korzysta ze zmysłów, wyceluj ślad zapachowy, by go zbadać i poznać źródło. Jeśli ślad zmieni kolor, to jest związany... Dobra, super. Z zadankiem. Nie wszystkie poszlaki będą później odpowiadały, nie? Ale tu mega, mega jak ten pierwszy film. Priya, you hearing me? I was tracking Nord by the cliffs outside, but I lost the scent. Looks like he crossed the river? I'm sure he's not gone far. Maybe he just wanted to explore a bit. Maybe. I'm going to keep climbing. Okay. Tu mamy lecznicze. Dobra. Sakwa jest pełna. Gdzie teraz? Gdzie teraz ten majster mógł pójść? Na górę, nie? Graficznie jest całkiem spoko. Może nie jest to jakaś taka topka, ale artystycznie oddali ten film. Totalnie oddali ten film. Zwłaszcza pierwszy, ale myślę, że na takie wodne tereny też jakoś dotrzemy. Tylko gdzie jest? Wspiął się na klif. No ta eksploracja jest ciekawa, a tutaj jednak. Bo nie wszystko nam mówią tak dosłownie. Że tam można sobie różne tryby odpalić, ale... O! Karmazynowy grzyb. Dobra, ciekawe jak ja się mam tam dostać. Może podwójny skok? Albo tu sobie wejdę? Ciekawie, co? Wodospad gobelinów. Spróbuję naokoło, jakoś tam się dostanę na górę może. O, klimacik piękny. Dobra, to jest gdzieś tu. Dobrze idę. Dobra, dobrze idziemy. Tu można też strzelać do niektórych tych roślin, żeby sobie odpalać skróty, ale... Jest to chyba potrzebne. To jest jakaś taka roślina, która może wybuchnąć? No to wygląda. Hey, Sotle, you there? I think Nord's nearby. Maybe you could speak to him about your clan, how it feels. Sotle? Alma and I are checking in on one of our other camps. It's gone quiet. You sound worried. The sky people continue to spread. You think they found it? Oj. Sotle! Solek! Kurde. Ludzie nieba jak najbardziej dopadli. Wszystkich tutaj dopadną, jak tak dalej będzie. Będziemy się ociągać. Tu jeszcze powiem wam, że... Ta eksploracja... Jest do ogarnięcia, bo nie wiadomo, gdzie on się może wspiąć. To nie jest taki normalny bohater, gdzie... Tak mniej więcej wiemy, nie? Gdzie on... Ma swoje granice, ale ten widzę, że jest mocniejszy. O, tu by można. Tam jakoś na górę. Dobra, spróbujemy jeszcze tu. Tak, spróbujemy tu. Niby nam troszkę tutaj wskazówek dają, ale... Ale te tereny... One się troszkę zlewają, wam powiem. Troszkę te tereny się zlewają, bo wszystko wygląda podobnie.
No ale ładnie, ładnie. Nie powiem. Myślałem, że będzie gorzej z tym awatarkiem. Całkiem przyjaźnie. Dobra. Już prawie jestem. Kurde, co to jest za wspinaczka? Jeszcze jestem ciekaw, jak będziemy... Czy będą jakieś takie wieże, jak z Asasyna? Czy tutaj po prostu te lokacje odkrywamy i wtedy jest szybka podróż? Bo na razie jeszcze nie było takiej opcji, nie? W tej kwaterze mamy szybko i tyle. Ale patrzcie, co to jest za eksplor? I trzeba... Oj. Trzeba chyba tego ikrana zdobyć, żeby tutaj podlecieć i tyle, nie? Niezłe. Oczywiście tutaj zrobili pierwszą osobę, żeby się tak wczuć w ten... w ten świat. Żeby poczuć zmysłami, ale... Co? Ubisoft przedstawia? Wow, teraz się zaczyna gra dopiero. Chyba muszę iść tu. We współpracy z Lightstorm Entertainment. Hey there. Ekran? Dobra, idę na górę jeszcze. Ale sztos! Okej. 20. No tutaj oczywiście z Jamesem Cameronem było wszystko tworzone. Współpraca jak najbardziej. Avatar Frontiers of Pandora, ale ładnie tutaj nas zaprowadzili. No nie powiem, artystycznie jest nieźle. Jakby film, tylko... po prostu mamy interaktywny. What must our ancestors think of us? Do you think they pity us? Sad to see what we've become? We're still Sarentu. Telan barely speaks our tongue. But then, he always preferred human words. Alma says we all need time to adjust. Alma is not Na'vi. Why did the RDA come back? They wanted more of Pandora. They always do. Then we'll need to fight. Yes. Ahari would have wanted us to fight. Hey! Can anyone hear me? Listen, Alma's got a problem over at our western camp. One of ours is hurt. I'm here. Oh, thank God. I'm picking up more RDA, heading that way. Go. I'll find Rinella and Telan. We'll make sure HQ is safe. No ale sztos, nie? Ta lokalizacja? Robi wrażenie. I co, po prostu mogę lecieć? O, mamy punkcik umiejętności, tak? Ej, serio, mamy czas? Dobra. Skok wiary. Może jest tu jakieś jedzonko chociaż na podróż? Wow! Nogi wyciągnął. Pięknie. Pięknie, proszę państwa. Mamy 6:30, żeby dopłynąć. Dawaj szybko, dawaj szybko. A ten dinozaur? O kurde, na 7 levelu jest. On będzie atakował? Kurde. Rhino. Rhino chyba będzie atakował. Dobra, jestem pod wodą, nie mogę gadać. Jeszcze nie umiem wszystkiego. Dopiero się uczę. Szkolili mnie jako człowieka, no ale...
To jest ciekawe. Nie mamy czasu na to teraz. Myślałem, że po prostu zbiorę. Dobra, gdzieś tam. Alma i Solek odpierają atak. Dobra, dawaj. Ale są mega też warunki atmosferyczne, nie? Sobie wykonaj. Troszkę mamy tych patyków. No fajnie, naprawdę. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądać dobrze, jak już sobie odpalimy, bo to wiecie, na gameplayach, jak się na YouTubie zwłaszcza jeszcze odpali, ten bitrate to tak masakruje tą trawę. No próbowałem na najwyższym już możliwym, tam 100 mega nawet te filmy mają bitrate'u, ale to i tak troszkę zmniejsza tą jakość, no. 1:1 się nie da tego przełożyć. Zwłaszcza jak deszcz jeszcze pada. To wygląda fajnie. Dobra, dawaj. A co w ogóle, co się dzieje, jakie dymy? Dobra, super. A ten? Przeciwnik? Co, my też walczymy z tymi gepardami? Tak. Słaby punkt nawet miał. Dobra, biorę to. Bransolet. Kurde, co tam się działo? Dobra, ten jest z tyłu, majster. Ciekawe, czy tamtego mogę jakoś zebrać jakieś elementy z truchła. No, niezła akcja. Coś tu było, nie? A, naboje, dobra. Co dalej? To jest pierwsza lokalizacja. Ja muszę sprawdzić tego majstra. Zbierz, wężownik. Zniszczone są. Okej. Czyli tu jakiś element został zniszczony. Może gdybym go... Ja cię kręcę, lecimy. Może gdybym go tak nie nafaszerował ołowiem, tylko na przykład z łuku, coś by z niego zostało, nie? Ale to jeszcze będziemy się wgryzać. Na razie mamy w sumie prolog, nie? Bo... dopiero się gra rozpoczęła napisami. Wow. No i ogień też ładny. Dziwne, naprawdę dziwne, bo nie myślałem, że będzie tak fajnie wizualnie to wszystko grało. Miałem mniejsze oczekiwania do Awatara, no i powiem wam, że pozytywne zaskoczenie na razie. Zobaczymy na dłuższą metę, ale na razie spoko. Super, tu mamy mniejszych. Tych to możemy też podejść i po prostu w łeb walnąć. Dobra, dawaj. Dawaj ammo. Nie, dobra, nie mamy na to czasu. Ale owocki też fajne, bo niektóre właśnie w deszczu idealne mają właściwości. Co to jest? Gromowuł. Chyba nie muszę z nimi walczyć, nie. No ale tu jest tej fauny i flory, nie? I to wszystko takie nazwy, które trzeba się zwykle nauczyć. Pierwszy raz słyszymy. Nie wszystkie są w filmach, niektóre są takie nowe. Tu tamte właśnie trujące. Trujące owocki wybuchają. Tak, podążam za dymem. Jestem już chyba na pozycji. Mam nadzieję, że te 2 minuty to ogarniemy temat. Kurde, no. Alma, it is too late. Come on. Come on. Damn it. How they find this place? On any of their patrol routes. They're looking for us now. Okay. You'll be fine. All right? Listen to me. You'll be fine. Yeah. Have you seen one of these before? No. Don't worry. It's easy. We'll have more on us soon. I need to stabilize him. Don't take too long. There's an oil refinery ahead.
I'll make sure the idea come running to it. Keep them off Alma and Hajir till then. You can handle this. I'll be quick. Wow. Co to mamy? What? Where? Breathe. Use your surroundings. Look for openings. The humans will stumble into your traps. Ej, proca. Proca. Procolaska, tak? Użyj procolaski, aby strategicznie rozstawić pułapki i zyskiwać przewagę nad nadciągającym wrogiem. Czyli co? Tutaj pułapeczkę możemy. Aha, na dachu jeszcze coś mamy. Tu im troszkę wrzucę tych min. Kurde, tu wchodzą. Co tu się wyprawia? Dobra, idę na górę. Dobra, mamy więcej tych granatów. To jest super. O, świetnie! Tu jak wybuchło. Dobra, gdzie oni jeszcze są? Ej, ale tu im się miota, co? Sztos. Pięknie. I mega tu im się miota z high grounda. Dobra, już nie mam. Może coś tu jeszcze zostało. Pięknie. Czysto? Na razie czysto, nie? Kurde, kolejni lecą. Dobra, już nie mam tych... Nie mam tych procolasek. Po prostu ich zestrzelimy. A można... Ej, można serio tą helkę? Tą helkę by można. What? I w sumie spoko. Bo oni tam wybuchli razem. Kurde, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ekstra. Gdzie oni jeszcze zeszli? Tutaj. Oblężenie twierdzy. Dobra. Gdzieś apteczka. Gdzieś jest apteczka? Kurde, jeszcze na czas to mamy? Dobra, dawaj. Dawaj, ziom. Wyjdziemy z tego. Ale widzę, że tu straty ogromne. Oni chcą nas wybić totalnie. Oj, dobra, jest. Jest grupeczka jeszcze. Dwójka. Kurde, jak predator wchodzi. Alma, I found the supplies. I'll be right there. No. Dobra, przebudzenie. There's another Nazi here. They're helping me. Good. Jasne, jasne. Oj, musimy się z tamtym spotkać. Na tym ekranie. Ktoś nam pomaga.
Gdy obóz będzie bezpieczny? No to coś się dzieje dziwnego z dźwiękiem, nie? Coś dziwnego tu się dzieje. That was close. They had plenty of amp suits. More than I've seen around here before. One of Mercer's favorite toys. You're always quick. I'm sorry you had to face them alone. I wasn't alone. Sutlet distracted them. And did you see that Na'vi? Ikran are fierce. And very protective of their riders. An RDA scorpion is no match for them. Na'vi, dreamwalker and human, fighting the sky people alone. You are very brave. That was amazing. The way you took out that thing. Thank you. Wait. You have the Ma. You are Sarentu. The storytellers, bringers of peace. My father said your clan disappeared years ago. We thought you were dead. The Sarentu spirit is not so easy to kill. I had hoped to find the resistance here, but Sarentu. I am Itua, Sahe of the Aranae. I knew your mother. I'm sorry. Our home suffers too. The sky people grow bolder and the land falters under their feet. And yet, my people, our home tree, we are not warriors, but war has come. My father still needs convincing, but he knew the Sarentu. He will listen to you. He must. I need to get them back. The others. They should know what happened here. Of course, I'll help with your wounded. My home tree isn't far from here. Tell them I sent you. But not all see as I do, so please don't mention my part in this. May your spirit soar with the currents of the wind. Wow, no my jesteśmy ważną osobistością. Sarentu. The Last of Us. Another Na'vi showed up to help. Etua, from the Aranahe clan. She asked me to visit her home tree. Maybe more Na'vi will join us now. Not likely. I tried before. It did not go so well. Their leader, Kanan, practically threw me out. He is not easily swayed. He's not afraid of the RDA? Rather, they have already caused him great sorrow. He will protect his people from further suffering. That I can understand. The Aranahe are normally united in all things, but the war has sparked some friction. Many will close their eyes to an uneasy truth, but a Sarentu may help them see. No zobaczymy. Żetony do wykorzystania w sklepie? Nie, to mnie nie interesuje. Mamy tutaj jeszcze punkty umiejętności. O, proszę bardzo. Ja bym chciał pojemność sakwy leczniczej może. Energia. O, albo energia. Dobra, energia i ta sakwa. Dobra, super. I teraz mamy się dostać zupełnie na nowe tereny, tak? Tak, trzeci level. Kurde, no fajnie. Jesteśmy wybrankiem. Niska energia, tu muszę się posilić. No, za dużo nie ma tego jedzenia. A, tu jeszcze mamy te owocki, nie? Owoc schronienia. O, dobra, to te owocki sobie zebrałem, fajnie. No to widzimy się tam na domowym drzewku. Ładnie się rozwinęło, ładnie. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.